Przed nami równanie 2x minus 3 w nawiasie do kwadratu równa się 4x minus 6. No i zachęcam może do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego równania. I tutaj może dam taką wskazówkę, że oczywiście można podnieść ten nawias do kwadratu, dostaniemy równanie kwadratowe, przenieść wszystko na jedną stronę i zastosować wzory na rozwiązania równania kwadratowego, czyli rozwiązać to taką tradycyjną drogą. I to jest poprawnie, ale można też spróbować wykorzystać szczególną postać tego równania. I jak zobaczymy, ta droga jest prostsza czy szybsza, no to zależy, jak kto tam szybko liczy, ale bez wątpienia rachunki, które się wykonuje przy tej drugiej drodze, są dużo prostsze, wobec tego o pomyłkę jest trudniej. No dobrze, no to spróbujmy przypatrzeć się temu równaniu. Czyli po lewej stronie mamy 2x minus 3 i to mamy w nawiasie do kwadratu. Po prawej stronie mamy 4x minus 6. Otóż 4x minus 6 to jest 2 razy 2x minus 3. I wobec tego nasze równanie wygląda w ten sposób. No i widzimy, że mamy po obu stronach mamy tę wielkość 2x minus 3. Czyli właściwie jest to równanie, które pozwoli nam dosyć łatwo obliczyć 2x minus 3. Mając 2x minus 3, obliczymy sobie x. Czyli być może... Może zróbmy tak, żeby to 2x minus 3 na chwilę nazwać inną literką, powiedzmy p, czyli napiszmy p równa się 2x minus 3 i zobaczmy, jak to równanie na p wygląda. Otóż tu mamy p kwadrat, a po prawej stronie mamy 2p. O, czyli na p mamy takie równanie. No jeżeli przeniesiemy 2p na drugą stronę, to mamy p kwadrat minus 2p równe 0. Możemy wyłączyć sobie p przed nawias i mamy p razy p minus 2 równa się 0. No, czyli mamy takie proste równanie, które mówi, że iloczyn dwóch liczb jest 0. No kiedy iloczyn jest 0? No wtedy, kiedy przynajmniej jedna z nich jest 0. Czyli to równanie ma dwa rozwiązania, p równe 0 lub p równe 2. Czyli formalnie oczywiście to też jest równanie kwadratowe, no ale prawda, nie warto tutaj liczyć delty i tak dalej, no bo dlatego, że ono się natychmiast przedstawia w postaci iloczynowej. No i tak jak mówiłem, jak mamy postać iloczynową, no to właściwie mamy rozwiązanie natychmiast. Czyli p równe 0 lub p równe 2. No, czyli mamy p, no naszym celem jest obliczenie x, no ale wiemy, że p to jest 2x minus 3, czyli mamy dwie tutaj możliwości. Pierwsza możliwość to jest 2x minus 3 równe 0. No to co? Trójkę na prawo, czyli 2x jest równe 3, dzielimy obie strony przez 2, czyli x jest równe 3 drugie. Tak, to jest pierwsze rozwiązanie, lub p równe 2, czyli 2x minus 3 równe 2, czyli 2x równe 5, x przez 2 dzielimy 5 drugie. Czyli mamy dwa rozwiązania, x równe 3 drugie, x równe 5 drugich. Może sprawdźmy jeszcze, powiedzmy x równe 3 drugie, no to 2x, 2x jest 3, czyli 2x minus 3, 2x minus 3 to jest 0, do kwadratu to jest, po lewej stronie mamy 0, no a po prawej też mamy 0, bo to jest 2 razy 2x minus 3. Czyli dobrze. No i jeszcze x równe 5 drugich. Może też sprawdźmy. Czyli tak, 2x minus 3 wtedy to jest 2x minus 3 to jest 5, to jest 2. Czyli po lewej stronie mamy 2 do kwadratu, czyli 4. A po prawej mamy 2 razy 2x minus 3, czyli 2 razy 2, czyli 4. Czyli rzeczywiście obie te liczby są rozwiązaniami naszego równania. No i właśnie zwracam uwagę, że rachunki, które tutaj dokonywaliśmy, no właściwie prawie w pamięci można by rozwiązać to równanie w ten sposób, prawda? Najpierw policzyliśmy sobie p, bardzo proste równanie na p, no i potem dwa proste równania liniowe na x. Teraz oczywiście, jak mówiłem, no można to zrobić tak, że podnosimy to do kwadratu, redukujemy potem te wyrazy, no ale oczywiście tu jest większe prawdopodobieństwo błędu. No, potem jeszcze musimy liczyć deltę, wyciągać pierwiastek i tak dalej, więc wygląda, że w ogóle ta droga standardowa byłaby nie tylko bardziej skomplikowana, ale również dużo dłuższa.